just waiting for snow. Kids and grown-ups alike, I don't wanna be riding my bike this time tomorrow. The weatherman says it's a go, but look in the sky, I don't know. Cześć kochani, dzień dobry, witajcie w kolejnym dniu Vlogmas, tym razem troszeczkę później, bowiem już skończyłam pracę, już jest popołudnie, przyjechałam po Oliwkę do szkoły i jedziemy zaraz na zakupy. Doprawdy mam w domu obiad z wczoraj, ale z Oliwką zjemy coś na mieście, dlatego że ja jestem bardzo głodna, miałam dzisiaj bardzo dużo pracy i nie zdążyłam zjeść obiadu, a Oliwia po szkole też zazwyczaj jest głodna, a że od razu jedziemy do sklepu, to nie chcę jej przegładzać i czekać do wieczora. Przede mną pani ma problem z autem, chyba ma jakieś zwarcie, bo tak strasznie piszczy. Zaraz pójdę do niej i zapytam, czy jakoś mogę pomóc. Także idę i widzimy się później. Wracamy z Oliwką z zakupów, spędziłyśmy bardzo miło czas, prawda? Byłyśmy na pysznym jedzonku, ale zrobimy jeszcze lepszą kolację, bo to, co zrobi się w domku, jest... pyszne! I naj... smaczniejsze! Tak! Jakby ktoś zapomniał. Także, kochani, ostatnio pojawiło się sporo nowych widzów, którzy pytają, dlaczego nie pokazuję dzieci w filmach. Kochani, ja nie mam kanału parentingowego i zamysłem moich filmów nie jest to, aby pokazywać życie rodzinne. Chciałam się rozłączyć, bo korek się akurat rozładował. Także kochani, reasumując, ja nie mam kanału parentingowego i nie chcę pokazywać dzieci w całej okazałości, że tak powiem. Oczywiście jestem mamą, mam rodzinę, prowadzę dom, także to jest naturalna kolej rzeczy, że we vlogach gdzieś tam te dzieci się pojawiają i wątki związane z dziećmi. Ale zazwyczaj jak spędzam czas z dziećmi, bawimy się razem czy gdzieś wyjeżdżamy, no to to jest raczej oczywiste, że wtedy nie nagrywam. Jedna z was trafnie ujęła komentarze, które się pojawiają na temat takiego wyliczania czasu spędzonego z dziećmi, bez dzieci, że niektóre osoby mylą vlogowanie z reality show. Ja takowego nie prowadzę i prowadzić nie będę. Jeżeli macie ochotę na filmy parentingowe, to odsyłam was na takowe, bo ich na YouTubie też nie brakuje. Natomiast no, powtarzam, no, są sytuacje rodzinne, w których ja kamery absolutnie nie wyjmuję. Skupiam się na tym, żeby spędzić czas tylko i wyłącznie z dziećmi, z mężem, z rodziną. I multum jest sytuacji, o których ja po prostu wam nie mówię, bo nie mam takiej potrzeby. Także też ta informacja jest głównie dla osób, które są tutaj nowe. Także lecę teraz na chwilę jeszcze jedną rzecz złapać i jedziemy z Oliwką do domku. Co robić? Co robić odrabiać będziemy? Lekcje. Odrabiać lekcje. Tak, Oliwka będzie odrabiać lekcje. Ja w tym czasie... Właśnie ja w tym czasie wstawię, bo ona się, wiesz, Oliwka musi upiec, nie? To wszystko. Także zobaczycie, co jemy dzisiaj na kolację. Oliwka się zabrała za robienie lekcji, także mam chwilę, zanim przebiorę się w ciuchy domowe, żeby wam pokazać, co dzisiaj kupiłam, bo kupiłam kilka rzeczy spontanicznie, w ogóle nie planowałam zakupów, chociaż chciałam wejść do handlu i kupić sobie spodnie, które któraś z was mi polecała i te spodnie kupiłam i za to polecenie bardzo dziękuję, bo faktycznie fason obłędny dla takiej figury jak moja. No i też w handlu zaczęły się wyprzedaże, więc kupiłam kilka bardzo ładnych ubrań dla dziewczyn i getrów, i spodni, i bluzeczek, sweterków, ale ich rzeczy już wyjęłam, tak jak wam mówiłam, to nie jest kanał parentingowy, tu nie ma treści o dzieciach. A że jestem mamą, to jednak tematy się gdzieś tam przewijają, ale tak, wiecie, z umiarkowaniem. I to są spodnie, które właśnie mi któraś z was polecała, takie materiałowe. One się nazywają Super Skinny High Waist, rozmiar 40, to jest mój rozmiar. One robią piękną talię, bardzo ładnie unoszą pośladki, wzięłam granatowe i czarne. I te spodnie mają bardzo atrakcyjną cenę, bo 40 zł i to jest cena regularna. Kupiłam też taki pasek, chciałam sobie kupić pasek Moschino, ale niestety nie mogę znaleźć tego, który mi się spodobał, bo właśnie chciałam taki cieńszy pasek z takim malutkim napisem z przodu, nie z tym takim wielkim, więc póki co kupiłam sobie taki zwykły czarny ze złotymi ćwiekami i on był za 20 zł, a takiego lepszego paska jeszcze trochę sobie poszukam. Dalej zwykły biały top. Kolejna rzecz z wyprzedaży, z bardzo odważnym dekoltem.
Także to jest taki sweterek kopertowy, naprawdę bardzo głęboki dekolt i on był za 40 zł. I tutaj na dole tak fajnie jest taka zakładka, mi się to kojarzy, nie wiem czemu, z tulipanem. I do tych spodni z wysokim stanem to wygląda po prostu obłędnie, tylko na gołe ciało, pod spód tylko biustonosz. A jeżeli chodzi o biustonosze, to kupiłam też fajny staniczek za 30 zł, także... niedużo. Że wam jeszcze co kupiłam w Kruku. Już nie chciałam, żeby pani mi pakowała, bo ja tych pudełek mam pełno, potem nie mam co z nimi robić. O, wypadło mi. To jest, słuchajcie, srebrny pozłacany łańcuszek, który kupiłam specjalnie, żeby nosić zawieszkę w kształcie, zobaczycie jutro jakim. To jest zawieszka od Oli M, jeden z prezentów, który ostatnio od niej dostałam. I on tak leżał i czekał na swoją kolej, bo ciągle zapominałam dokupić zawieszki. Chciałam wam powiedzieć, jaką ona ma długość, ale nie mogę znaleźć tej informacji. No nie wiem, ale z kartą stałego klienta 37 zł. I to nie jest ten najkrótszy łańcuszek, jaki oni mają, taki przy szyi, tylko ten 2 cm dłuższy. I ostatnia rzecz, w sumie dwie ostatnie rzeczy, które kupiłam w Netto. Jedna to są takie LED-owe świeczuszki. Potrzebujemy jednej w zasadzie takiej świeczuszki dla Oliwki do lampionu, dlatego że Oliwia w tym roku w Jasełkach jest Maryją. Jestem z niej bardzo, bardzo dumna, że dostała taką rolę. Jutro jedziemy po strój, także też wam pokażemy strój Maryi. Na pewno będę płakać na Jasełkach, to w ogóle nie ma innej opcji. W każdym razie do latarenki pani wychowawczyni prosiła, żeby były takie dla bezpieczeństwa zwykłe LED-owe. A pamiętam właśnie, że widziałam takie w Netto, one chyba były za 7 albo 8 zł. Także pozostałe na pewno wykorzystam do moich świeczników. I też w Netto kupiłam koc, bo z Oliwką też szukałyśmy dzisiaj koca. W zasadzie dla Piotrka, nie mam takiego dużego koca dla Piotra i znalazłam 140 na 200. On ma tutaj taki motyw jakby śnieżynek, a w środku jest na misiu, także naprawdę cudowne. I to jest jeden jedyny, jaki był w Netto i on był za 50 zł. Także no myślę, że Piotrusiowi się spodoba. Papryczki mamy umyte, przekrojone na pół, to są trzy papryki, ponieważ... nie ma za wielu amatorów tego dania w moim domu i jem to tylko ja i Oliwia. Ona zje taką jedną połówkę, ja zjem dwie, a to będę miała na jutro. I tak, tu jest kasza kuskus zalana wrzątkiem, to różowe tutaj to jest sól himalajska. Ja do tego dodam tylko odrobinę pieprzu i może bazylia oregano. Do tego wetrę sobie tutaj marchew. To przykładam tu i na wierzch położę mozzarellę. Aha, jeszcze wcześniej... podleję taką oliwą z oliwy, którą robiłam sama i to jest oliwa z czosnkiem, jest bardzo, ale to bardzo aromatyczna i bardzo łatwo ją zrobić. Tylko trzeba zaleć czosnek oliwą i odczekać właśnie do takiego ciemnego naczynia i odczekać chyba miesiąc czy coś takiego, ale jak już się poczeka, to potem na długo, długo ma się pyszną oliwę jak we włoskiej pizzerii, także polecam. I gotowe, miałam taką resztkę tych kulek mozzarella, więc sobie skroiłam na wierzch. Jeżeli ktoś w ogóle ma nietolerancję laktozy, no to może zrobić bez tego. A tam w środku jest kuskus wymieszany właśnie ze startą marchewką, z przyprawami. I tu jest tylko oliwa z oliwek i to wszystko. Oczywiście można też skroić tutaj inne warzywa, na przykład cebulę. Ale ja szczerze mówiąc na noc nie przepadam za jedzeniem cebuli. Także wstawiam to do piekarnika na, no nie wiem, 20-30 minut. Zobaczymy, jak to się będzie piekło. I dzisiaj 12 dzień vlogmas. Jesteśmy w połowie kalendarza. I herbata Habdish Lip. Opiszę wam, co to znaczy i pokażę wam, jak wygląda opakowanie. Tu sobie przygotowałam taki duży kubek, dawno z niego nie piłam, dostałam go od mojej przyjaciółki. Wow, ile lat temu, jeszcze Oliwki nie było na świecie, także przynajmniej z 9 lat temu. O, jaka piękna, jabłko, hibiskus, pomarańcz. Wczoraj sobie uświadomiłam, że mam nieumyte okna, a chciałam powiedzieć wakacje, a święta już za niecałe 2 tygodnie, także od jutra codziennie będę myć po jednym, po dwa okna sobie stopniowo i w tym tygodniu muszę przynieść wszystkie ozdoby świąteczne, bo dopiero mam część rozłożonych, także naprawdę późno. Jak na mnie, bo ja zawsze na początku grudnia przyozdabiałam dom, a w tym roku jakoś mam lekkie opóźnienie. Jeżeli natomiast chodzi o choinkę, to wydaje mi się, że wam już o tym mówiłam, że my choinkę kupujemy parę dni przed Wigilią i zarówno w moim domu rodzinnym, jak i u Piotrka było tak, że choinkę w ogóle ubierało się w Wigilię, ale to jest taka tradycja, którą ja teraz jako
kura domowa, chciałam powiedzieć, jako mama, jako osoba, która ma już swój dom, troszeczkę zmieniłam i przyspieszyłam o parę dni, dlatego że w dniu Wigilii zawsze jest tyle pracy w kuchni, że ta choinka to jest taka rzecz, która dodatkowo przysparza stresu, że się ze wszystkim nie zdążę, a ja nie znoszę, jak święta i te przygotowania mają właśnie taki stresujący klimat, dlatego właśnie tak najpóźniej dzień przed Wigilią, a zazwyczaj tak około kilku dni przed, właśnie my w naszej rodzinie choinkę przeozdabiamy. Będę się z wami już żegnać, widzimy się jutro we vlogmasie. Jutro wam opowiem o daniach, które muszę przygotować w tym roku, nie jest ich tak wiele, ale o tym wszystkim powiem wam jutro. Także niestety nie pokażę wam moich papryk, jak już się upieką, bo akurat w czasie, kiedy one są w piekarniku, z Oliwią już odrobiłyśmy lekcję, to znaczy ona odrobiła, ja sprawdziłam. Bardzo szybko dzisiaj poszło, także jestem pod wielkim wrażeniem. Dzisiaj się dowiedziałam, że Oliwia umie mnożyć, nie znając tabliczki mnożenia. No i mamo, przecież to jest oczywiste. 6 razy 4, 24, 6 razy 6, 36, 2 razy 9, 18. Przecież to jest oczywiste. A ja po prostu kopara do ziemi. Także zapowiadało się inaczej, ale widzę, że umysł ścisły jednak po mamie gdzieś tam w tej Oliwce jest. Także jestem bardzo z mojej córeczki dumna, a tym bardziej jestem dumna z powodu jasełek, o czym wam mówiłam, ale to też jest temat na jutro. Także sneak peek jutrzejszego odcinka, jutrzejszego vlogmasa. Na pewno jutro te dwa tematy będą poruszone, no i tak jak mówiłam, zobaczycie strój Maryi. I jeszcze jutro mam w planach pojechać do mojej ulubionej drogerii, bo muszę kupić prezenty i parę rzeczy też dla siebie. Niestety wolałabym nie, bo teraz mam mnóstwo innych wydatków związanych właśnie ze świętami. No ale tak to jest, że parę rzeczy mi się pokończyło, no i trzeba. Także kochani, żegnam się z wami, dziękuję za to, że ze mną jesteście i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! For Santa's little helper is still me.